Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Impact. W serii o tym samym tytule I Ludziska lecimy, bo tak, mam co prawda przed sobą scenariusz, ale to jest jeden z tych kilku dni, kiedy też mam ten scenariusz głęboko D, nie? Więc um, polecimy z zobaczeniem, co się zmieniło, bo z waszej perspektywy, wczoraj wjechał na Natlan. Wczoraj był ten dzień, kiedy wystartowała nowa aktualizacja i, i nowe rzeczy, nie? Z mojej perspektywy to jest ten dzień, bo ten odcinek powstaje z jedną wyprzedzeniem. Może nie jakoś wybitnie wcześniej rano, bo jest godzina dziesiąta, ale, ale zwlokłem się. Wczoraj jeszcze nagrywałem, montowałem, przygotowałem się, żeby dzisiaj być, być gotowym na streamy, być gotowym na wszystko, więc z mojej perspektywy to jest ten dzień, to jest ten dzień, i ja jeszcze jeszcze nie ogarniam. Jeszcze nie ogarniam, więc teoretycznie scenariusz ma. A w praktyce wiecie jak to jest. Zahaczmy najpierw o maila, bo tutaj powinny na nas czekać różne ciekawe rzeczy. Uuu, nagrody zabrania udziału w tym tym już przyszły, bardzo ładnie, na samym starcie, na samym początku. Zrobiłem taki myk taktyczny, troszeczkę słaby teraz się okazało z perspektywy czasu, ale potwierdziłem jedną sprawę, przynajmniej na chwilę obecną. Na drugim koncie nie brałem udziału w tym off we go to the nation of pyro, nie brałem udziału w tym evencie i nie dostałem tego maila, nie mam nagród tych na drugim koncie, więc to dostawali wszyscy, którzy brali udział i wszyscy to, co zostało odblokowane, więc to je jedno. Plus do tego trzeci mail z nagrodami za Gamescom, primo podziękowaniami za Gamescom. Z waszej perspektywy powinien być dzień czwarty, czyli jeszcze jeden dzień został. Za reputę, no i oczywiście za wjechanie nowych tych e, rzeczy. Maintenance i za naprawienie błędów po 300 primogamów, więc jest tego troszeczkę, więc tak, tak, ja sobie zaraz potem zrobię ankietę i odbiorę to jednym kliknięciem, bo nie chcę mi się tego przeklikiwać. No ale to jestem ja, to jestem Tutaj doskoczyła informacja, że go to the Ascension Quest, zaraz to zrobimy, też może na streamie, nie na nagrywce, na a eee, świecimy się na czerwonej będziemy to rozpraszało. Dobra, nieważne. Prócz tego ludziska, prócz tego, oczywiście, młalani, Rolowani było wczoraj zapis tego macie albo dzisiaj rano, albo wczoraj wieczorem się pojawił na YouTubie, więc zapraszam na to. Zostawiam Wam linka, jeszcze nie wiem jak się podziało, bo to jest z mojej perspektywy przede mną. I w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach codziennie, albo mniej lub bardziej. prawie Codziennie będzie stream z grania w Gęszcinach, gadania w Gęszcinie i rolowania w Gęszcinie. I tego będzie mm, przez najbliższych 30 dni troszkę, więc... No tak przez A, tutaj jest to wyjście. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że stąd będzie to wyjście. Ha, okej. Okay. Dobra, ciekawe. Czy tam mogę z buta, czy, czy, czy to muszę jakoś questować? No, odbierzmy sobie tutaj nagrody i lećmy dalej z monologiem, ze sprawdzaniem co się podziała. Jak widzicie, dzisiaj nawet miejscówki za bardzo nie ma, więc... A zakładam, że dopiero po... <laughs> nie, nie ten NPC, zakładam, że dopiero po pogadaniu z Katrynką będę miał situation taki, że mi tam odblokuje ekspedycję, ale sprawdźmy, tak nie ma ekspedycji na, na Tlan jeszcze więc dopiero jutro tam będę mógł zobaczyć co jest i wysłać tam jak coś potrzebuje, jak coś potrzebuje, więc to jest to, oprócz tego Battle Pass Ludziska, więc wskoczmy do, może najpierw banner po kolei, Banner jest, jest Mualani, więc ja może ze 30 rolek dziś wieczorem puszczę, tutaj sobie przygotuję, żeby mi się nie świeciło na czerwono, to jest do odhaczenia. Oprócz tego Battle Pass, więc animacja się chyba nie zmieniła. Wydaje mi się, że jest ta sama co zwykle. Przynajmniej nie było nic z żadnej bety. Ale do Battle Passa miały być większe zmiany niż mniejsze, jeżeli chodzi o to, co jest za punkty, nie? jest plusmy spoiler troszeczkę całej fabuły. Od samego początku wiemy, zobaczymy ile z tego się okaże, prawdą. koci kłaki w kawie. Ciekaw, ile z tych rzeczy mieli zaplanowanych, a ile wyszło przez przypadek. okej, okay, i za ten droższy mm, pak, Gnostic Horse, mamy tym razem Nymtaga takiego i Even Hand Judgment. To jest do housingu. okej, okay, dobra. No a te rzeczy to jest standardowo mniej lub bardziej. I mamy do wyboru, co chcemy. A, że można to kliknąć, żeby dawał nam za każdym razem to samo, to co ja chcę. Mory mam ci pod dostatkiem, szmat z mam ci pod dostatkiem, kryształków mam. Pod dostatkiem, chyba tego mam najwięcej, więc chcemy Sunctyfygrzyn przede wszystkim. Może zmienię zdanie, ale nie wydaje mi się, więc nie, nie klikam jeszcze. A, i tu się zmieniły wszystkie na, na ten, tak? A można było wybrać na przykład jedno, żeby nie dawało mi Expów i nie dawało mi hajsu, tylko dawało mi od razu to. To by było sensowne, jakbym na wszystkich etapach miał to. Tu się coś zmieniło? Chyba nic się... Nie, dobra, jest, jest ta buteleczka, Sanctifying Elixir, czyli nasze dodrukowania, tak jak mówiłem, za Battle Passa powinno być, bo na tych wcześniejszych likach to miałem, więc to się zgadza. Do levelu 50 nic, szkoda, że nie dodali leveli, wiecie, tak do setki, czy ile, z samą morą, czy czymkolwiek, żeby tylko mieć poczucie, że coś się dalej robi. I jeżeli tutaj chodzi o to, no to część mam zrobione, tutaj część mam zrobione, jeden poziom i... O, 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 jest to, Enchance, czyli trzeba wbić... 30 leveli na pięciokwiatkowych więcej niż jednym artefaktach, żeby dostać 20 primogemów. Jestem bardzo, 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 bardzo na tak w tym momencie. Czy ja to mogę zrobić w ten sposób, że wskoczę sobie i od razu przetestuję? No dobrze, mogło być gorzej, ale szału też, szczerze powiedziawszy, nie ma. I teraz wskakując sobie tutaj, zobaczmy, czy dało nam, dało nam, dało nam. Tak, czyli jeszcze 10 leveli na drugim artefakcie i to pozwoli mi odebrać te piemogamy. Dobrze, podoba mi się ten system, i jestem na tak. Co jeszcze mogło się zmienić? Sklep mógł się zmienić, ludziska. To przeskakujemy do sklepu i jeżeli o sklep chodzi, to tak, jest koronka. O tym za bardzo zbety nie było, ale wszyscy mnie tym zbombardowali dziś rano, że za 50 cuśków jest do wykupienia korona, jedna w miesiącu. Poszło o info, że to może być strasznie kontrowersyjne, w sumie zastanawiam się dlaczego, bo tylko jedna na miesiąc jest. To jest, wydaje mi się, że ukłon w stronę graczy, którzy są raczej nowi bo dla starych graczy, no, koronki, no to, to, to ja mam troszkę koronek zaległych i nie czuję potrzeby ich zużywać, znaczy się na swoje ulubione postacie krąkuje. bardziej po to, żeby moje ulubione postacie miały na 10-10-10, czy tam, nie wiem, 10-13-13, czy jak to się rozwiąże, mam. gdzie będą, gdzie będą tego koronki? 36 niezużytych koronek z mojej perspektywy, oczywiście jakbym chciał porobić postacie, hmm, na maksa, to by bardzo szybko się stopiło, ale w tej grze nie ma takiej potrzeby, więc z mojej perspektywy posiadanie jednej, dwóch, trzech postaci zrobionych na mega z koronkami w każdym tym dla zasady, nie, nie że najważniejsze skill, tylko dla zasady wszystkie, sprawia, że i tak mam OP drużyny i mogę się turlać przez wszystko. Następne trzy koronki pójdą akurat na Arle, jak ją tylko podobijam wyżej, więc z tego, co rozumiem, z tego, co kuminie te korony nie są dla graczy, którzy grają od samego początku i mają to wszystko przygotowane, tylko dla tych, którzy teraz zaczynają i muszą troszeczkę nadgonić, więc z ich perspektywy jest też nacisk na to, żeby więcej rolować, żeby mieć tą walutę, czyli najlepiej jest wydać kasę na Genesis, Kryształy i Primogemy, żeby rolować, żeby mieć Nadwyżkę tego Badziewia i móc za to sobie kupić koronki. Więc ja to tak widzę, ale nie widzę potrzeby, żeby to zrobić z mojej perspektywy. No, no, no nie rusza mnie to, nie wzrusza mnie to w ogóle. Więc ja. Yeah. Battle Pass i sklep chyba zmiany na plus powiedziałbym, że jak ktoś się czepia tej koronki, to rozumiem dlaczego, ale nie wydaje mi się, żeby był sens. No ale to, 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 to kwestia gustu, więc przeskoczmy do tego, co czeka na nas tutaj, a tutaj czeka na nas dużo. Dajcie znać, kogo wybraliście, ja sobie może już swojego kłapoułuszka wybiorę w tym momencie. Nie zastanawiajmy się nad tym za długo, tylko weźmy Quapouchego. Szkoda, że jego broni nie można było wziąć, ale zawsze na plus, że jego można. Oprócz tego Traces of Ancestry... Aha, to są te eventy, które teraz wystartowały. Jest Turbo Twirli, Complete Bedtime Story to Unlock, czyli będziemy mieli kacinę. Mamy te strany, te strony sobie może na streamie zrobię i całą masę dodatkowych rzeczy. A, to jest boss. Dobra, 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 czaję. Więc to jest bardzo. Bardzo, bardzo na plus. Z mojej perspektywy jest mega. I jak się tam dostać? Czy ja po prostu mogę pójść z buta? Spróbujmy pójść tutaj z buta. Ja się teleportuję tutaj i przejdę ten kawałek i zobaczymy, co nam wyszło. I spróbuję odblokować tą statuę. Siedmiu sobie, nie? Więc tak. Zobaczymy. Nie lecę jeszcze fabularnie. Nie wiem, bo, bo tam fabularnie powinno coś tam być. Ale, ale zobaczymy, czy da się z buta. Zobaczymy, czy da się z buta na nagranie. Widzieliście ten piękny klatkaż Spadł do 30 klatek na tym kąpie. Rozbraje mnie Genshin i optymalizacja i te rzeczy tutaj na okresie. Dajmy inny team, bo to jest team do robienia. Chociaż nie, oni sobie powinni poradzić. Oni sobie mogą... Nie, powinni sobie poradzić na tym levelu. Jeżeli chodzi o wejście nowej aktualizacji, to na razie od wszystkich słyszę same dobre rzeczy, co mnie cieszy. Nie będę ukrywał, że mnie to cieszy, bo stęskniłem się za... Naprawdę? Mogłem to obejść? Okej, okay. uwaga, spekulacje. I spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Na samym starcie zrobiłbym taki myk taktyczny, że w sumie nie przez przypadek mam ten Anemon wybrany i przygotowany, bo chciałem rzucić słów parę na temat czaski, z którą to są wielkie kontrowersje i problemy z tłumaczeniem też są, bo wcześniej na temat czaski słyszeliśmy, że ma być krajo, miała krajowizję, a potem z bety wyciekało dużo informacji na temat tego, co na krajo robi i to, co potem wyciekało, z tego co rozumiem, jest prawdziwe, bo tutaj jest problem z tłumaczeniem, zostało rzucone w naszym kierunku to leci za Uncle K, tłumaczenie przez HXG Diluk i kilka tam innych jeszcze się odpala z tym, że ona będzie mogła przyjmować inne żywioły, ona będzie mogła przyjmować inne żywioły będzie mogła być postacią Hydro, electro, Pyro albo Krajo ale tylko jednym w tym samym czasie. I z tego co rozumiem, to nie jest związane z tym, że ona przejmuje jakieś żywioły, tylko jest związane z tym, że ona jest anemo i może się nasycić danym żywiołem. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to tłumaczenie. Znaczy to tłumaczenie. Te chińskie szlaczki, które ja dostałem od swoich, to chodzi o to. To nie ma związku z tym, że ona się zamienia na inny żywioł, tak jak jest w niektórych tłumaczeniach, tylko konkretnie to, co jest to, że jej funkcjonalność troszeczkę się zmienia, może nie za bardzo się funkcjonalność zmienia, tylko ma różne bariery do zrobienia, w zależności od tego, z jakim żywiołem wejdzie w interakcję, więc może być Hydro, może być Elektro, albo Cryo, nie ma tutaj, jak widzicie, dendro, no bo nie ma dendro, nie ma nemo no bo ona jest nemo i nie ma geo, no bo jakby miało być geo. Swoją drogą kolory tutaj są bardzo ciekawe, bardzo intensywne. To jeszcze nie jest flogiston, ale pierwsze moje skojarzenie jest, że widać, że ta kraina nasycona flogistonem jest, no to jest raz. W ogóle, jak jesteście gdzieś, jakbyście się gdzieś kiedyś zgubili na pustyni, ja wiem, że to tak totalnie odszczepiona informacja i bardzo mało prawdopodobne, ale jakby ktoś z Was kiedyś gdzieś w Ameryce się po kanionach i poszedł i się zgubił, albo gdzieś w Afryce, czy w innych miejscach właśnie takich oko pustynnych. I jak zobaczycie oazę z bardzo kolorową niebieską wodą i tak dalej wolicie umrzeć z pragnienia niż się tego napić, chociaż z dwojga złego i tak człowiek pewnie się napije. Ze względu na to, że jak w takich terenach jest woda bardzo intensywna i kolorowa, to zazwyczaj ze względu na to, że jest toksyczna. Tam te rośliny, które są, są przystosowane do po prostu jechania na tych toksynach, ale człowieka to może zabić. Czyli prawdopodobnie napijecie się i zejdziecie w parę minut. Więc jeżeli chodzi o kolorową wodę, to nie pijemy. Jak jest kolorowe, znaczy się nie, niebezpieczne. W naturze zazwyczaj tak jest. Jak coś ma bardzo kolorowe, intensywne barwy, to ostrzega świat przed tym, że jest niebezpieczna. Nie. Tam czasami jest bait, fake, proszę nie jedz mnie, jestem toksyczny, a czasami naprawdę. A więc wracając do czaski. Jej latanie przebija skaramusza, jeżeli chodzi o czas, który może utrzymywać się w powietrzu, ale jest też informacja, że to jest basically to, co mają wszystkie postacie w Natlanie, czyli trawers przestrzeni dla Natlanu. Dla Natlanowej postaci jest zorganizowany tak, żeby przebijała te, które były wcześniej, więc w wypadku czaski jest to postać, która ma się utrzymywać w powietrzu dłużej niż e, Skaramusz W natlanie w, ze wszystkimi mechanikami dodatkowymi oczywiście. I tutaj tak, nie nastawiajcie się i nie przejmujcie za bardzo. O, fajnie jest ten licznik przegrzania się, żeby nas przypadkiem nie wypaliło. To jest to, o czym gadał nasz człowiek z Gamescomu, że denerwowała go tam mechanika spocenia się, spocenia się. Gdzie to będzie? To jest bezpośrednio gdzieś przed nami, więc lecimy tam na pałę i będziemy kminić, gdzie się dostać i jak się dostać przy okazji, jak będziemy mogli się tam dostać. Te same informacje prawie leciały na temat Cloud Retainer, że lata i będzie latała dłużej niż no, mój baka Co się nie okazało prawdą, więc nie nastawiajcie się jeszcze na 100% Jeszcze nie panikujcie Na razie to co wycieka na temat czaski To jest, zresztą będziemy rozbijali i rozbebeszali Na części pierwszej jutro Ojej, ojej, coś się podziało Nie, to chciałem zrobić Chciałem dobiec do Gdzie ja jestem No dobra, prawdopodobnie ja tutaj będę przez bardziej krótki czas niż długi czas. Uratujmy tego jednego z drugim zwierzę. Kurde, mam nie team do walki. Myślałem, że uda mi się po prostu dobiec i statuę 7 odblokować i mieć teleport i mieć pogląd na krainę. Nie da się, nie da się, nie, nie, nie pozwalają, nie, nie, nie dadzą mi. Zróbmy taki myk taktyczny, że zapauzujmy sobie w takim fajnym ujęciu i dokończmy nasze gadanie. Więc jeżeli chodzi o czaskę, ja bym się jeszcze nie nastawiał, niekoniecznie będzie tak trzaskać, jak, jak ludzie teraz mówią, ze względu na to, że no, pociekły rzeczy, jeszcze ich nie czytałem na temat tego, co nam ma robić faktycznie na placu boju. Są bardzo sus, jest duże zamieszanie, tak samo jak z Mawujką mamy pierwsze informacje na temat Mawujki, takie lecące jakby z plików gry sensowniej. I jeżeli dobrze rozumiem, mawójka ma być carry postacią, depesem na Niskich konstelacjach już ma wyciągać całkiem spore obrażenia. Jeżeli dobrze rozumiem to, co jest sugerowane, to wygląda to tak, jakby miała konkurować z Arle, z tym Nubiletem i być jedną z najmocniejszych postaci, czyli idziemy w stronę DPS Carry albo Hyper Carry nawet i postać, która pozostaje dłużej na placu boju i ora wszystko i niszczy i ma bardzo duże obrażenia, co jest o tyle dziwne, bo ona też jest postacią Pyro, tak samo jak Arlekin, więc tu będzie konkurencja między jednym a drugim, różnią się w sumie typem broni głównie. No ale to nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli chodzi o jej konstelację, to wyciek jest taki, że zyskuje bardzo dużo w temacie supportu i dodatkowych rzeczy, które może robić na placu boju, ale nie samych obrażeń. Więc jej konstelację chcecie łapać po to, żeby w kopie grać z innymi i wyciągać, tak jak na żongu, nie? Na drugiej konstelacji dostajecie... Że zarzucanie tarczy na innych graczy, i tak dalej, i tak, dalej. tak samo Mabójka będzie robiła nowe fajne rzeczy na wyższych konstelacjach dla całego timu i dla w kopie również, więc idziemy w tym kierunku. To leci oczywiście za. Nie jestem w stanie tego Nika przeczytać, ale za League Flow na nasze Genshin League Flow to przerzucili. Poniekąd zgadza się to z informacjami, które dostawaliśmy wcześniej, albo przynajmniej ja od moich, że Archon będzie typowym supportem, który z wyższymi konstelacjami będzie zyskiwał zdolność bycia DPS-em, Czyli tak jak większość, w sumie wszyscy mniej lub bardziej archonii, których teraz w grze mamy. A jeżeli chodzi o mawójkę, to jest traktowana inaczej. Więc skoro jest traktowana inaczej, no to coraz mocniej są podbijane teorie, teorie spiskowe, że ona nie będzie jednak, nie będzie jednak, no. Ale zobaczymy. Nie mam konia w tych wyścigach, absolutnie mi jest obojętnie co się z Mowujką będzie działać z całą resztą, więc ee, możemy nie wchodzić w dialogi, więc ludziska teraz zrobimy taki myk taktyczny, że ja to zasłonię i wyskoczę na drugi ekran, bo mamy bardzo, bardzo złe wieści. Informacja jest z wczoraj, to znaczy wczoraj wieczorem, z naszej perspektywy dzisiaj rano do mnie dotarło na temat Blue protokola. Nie wiem czy kojarzycie. Blue protokol jest to jedna z tych gier, kiedy Genshin wychodził. To była ta konkurencja, którą widzieliśmy na horyzoncie. Wiedzieliśmy, że Genshin wychodzi teraz, Blue Protokol wyjdzie zaraz i zobaczymy jak bardzo dobrze albo i nie będzie, więc Blue Protocol był w produkcji plus minus w tym samym czasie co Genshin, bardzo długo w produkcji i było to tak zwane development hell i ta gra miała ciężko i miała podgórkę i pod wieloma względami miała problemy od samego startu i teraz zamykać będą jej serwery, czyli styczeń 2025 serwery na Japonię, tam gdzie Blue Protocol jest zostaną zamknięte, na zachód kolaboracja z Amazonem, jakby to powiedzieć, nie będzie, nie będzie to jest jeden z wielu powodów, dla których ta gra umarła, to znaczy, może może po kolei. Jeżeli chodzi o gęszczynę z naszej perspektywy, to miała być ta konkurencja, która sprawiałaby, że Hoyo trzymałoby się w ryzach. Ci, którzy chcą grać bardziej koopowo, czy wręcz MMO szliby do Blue Protokola, też anime stylówka, też ten vibe ogólnie idziemy w niektóre koncepcje, które są do siebie podobne, więc Blue Protokol sobie żyje swoim życiem, bardziej w stronę MMO, ale dla koopowych graczy, a dla graczy single player miał być gęszny. To było to rozróżnienie na samym początku, którego się wszyscy trzymali, czekając aż Blue Protokol wyjdzie i też wskoczy na nasz rynek, przy czym były gigantyczne opóźnienia. Tą Pierwszą konkurencją, którą my tak realnie mieliśmy, która bardzo szybko umarła, był Marvel's Avengers i tamta gra była tragiczna i zachodni żurnaliści growi mówili, że Genshin nie ma szans, bo tutaj wiecie, filmy Marvela się sprzedają, MCU wykręca miliardy, więc no Marvel's Avengers to będzie ta gra, w którą będą orać wszyscy, a Genshin to jest dla fanów animców i, i dla tych wszystkich skrzywieńców, nie? Jak wyszło, tak wyszło. Wracając do Blue Protokola, to była ta druga gra, na którą wszyscy czekali, że ona wyjdzie i zaora rynek, no i niestety problem był taki, że u nas wydaniem tego zajął się Amazon. Oczywiście jak Amazon, no to ludzie, którzy są raczej bardziej zainteresowani polityką niż robieniem gier przejęli przerzucanie tą grę do nas czyli zamiast zająć się przetłumaczeniem i czym prędzej wydaniem i z poprawionymi błędami ogarniętym wszystkim, czyli no ten blue protocol, który wyszedł w Japonii trafia do nas ale po angielsku, no i do tego te błędy które były w Japonii zostały wykoszone, więc mamy jakby poprawioną wersję, która z drobnym opóźnieniem ale ląduje u nas. Meanwhile, parę lat później gra dalej nie wyszła, bo czym zajęli się aktywiści siedzący w przerzucaniu tego na angielski, a cenzurą, usuwaniem modeli niedorosłych kobiecych, bo wiecie, usuwaniem niektórych dialogów, usuwaniem całych questów, bo są nawiązania do relacji damsko-męskich, czy cokolwiek, więc zajęli się cenzurowaniem gry, a nie jej wydawaniem. jechali z tym przez parę lat, więc moje informacje, zresztą parę razy wam rzucałem, że mam tam jakiś drobny insight od strony Amazona, nie jakiś za duży, ale od strony właśnie ekipy siedzącej w Blue Protocol testerów, i ci testerzy byli strasznie, strasznie niezadowoleni tym, co się działo, i od kilku osób, które czekały na Blue Protocola, za każdy razem jak się odezwałem, dostawałem po ubierze Ty się nie znasz, że gra wyjdzie, że będzie świetna, że jest osom, że robią kawał dobrej roboty, a to, że tam drobna cenzura jest przy okazji, to, to nie jest problem. Problem jest z tym, że nie robili kawał dobrej roboty. Problem jest z tym, że nie robili w ogóle roboty. Oni tej gry nie przerzucali na angielski, tylko zajmowali się cenzurowaniem. I między innymi dlatego też ona nie wyszła. Ale to, że zdechła w Japonii, to jest inna kwestia, bo jest parę rzeczy, które złożyło się naraz, że ten produkt nie wyszedł i nie wyjdzie. W ogóle śmiechowa sytuacja, że tutaj widzicie, aaa, blue Protocol zjeżdżacie na duna, dąż na zamkniętą techniczną Betę. No dobra, przede wszystkim Amazon, ale to jest nasz problem. Gra nie wyszła i nigdy nie wyjdzie. Najprawdopodobniej nie. Ja stawiam, że ktoś przejmie brand i to to wyda po kosztach i będziemy mieli jakiegoś takiego śmieciowego MMO z bardzo toksyczną monetyzacją, ale to ja. Z drugiej strony, Bandai, Namko jako wydawca absolutnie nie i. No Bandai nie jest teraz dobrym korpo, Bandai jest raczej tym gorszym. No i twórcy na sam koniec to jest ekipa, która nie do końca wiedziała czego chce i też zamiast zrobić gierkę, którą sobie wyobrazili ją stworzyć, to wielokrotnie po drodze zmieniali koncepcję, co doprowadziło do tego co znamy jako określenie Development Hell, czyli bardzo ciężka, bardzo brutalna i bardzo bolesna produkcja. Są gry, które były w Development Hell i wyszły... zarobiaste? Grand Blue Fantazy, 8 lat w Development Hell, i gra wyszła świetna, a są gry, które były w Development Hell i zdechły. Z twórcami jest ten problem, że oni nie ogarniali własnej gierki, nie wiedzieli czym ten tytuł ma być. Dla przykładu, w momencie kiedy Wizu siedzi, gada na temat Genshina i coś pokręcił, to wszyscy robią, ha Wizu znowu nie ogarnął, znowu coś pokręcił. Ale ja nie jestem twórcą tej gry. To nie jest tak, że siedzę i gadam z doświadczenia, co zrobiliśmy i tak dalej. I nawet! Wizu nie ogarniając, gdyby tak było, to bym siadł przygotowany, żeby powiedzieć wam na prezentacji, co będzie zaraz, do czego się zbliżamy. Jest taki jeden filmik prezentacyjny do kolejnej aktualizacji w Blue Protocol. Wyobraźcie sobie, że wchodzi 5.0 w Gęszynie i twórcy siedzą i zaczynają gadać na nowej postaci. Jest takie, ale co ona robi? Moment, to jest ta, która miała włócznie, czy nie? Tak, to jest chyba ta z włócznią, ale, ale ona miała ten doskok na skillu, czy nie? I zaczynają się gubić we własnych zeznaniach. Więc Blue Protocol miał prezentację do nowej aktualizacji, gdzie twórcy. Nie wiedzieli co robi nowa klasa postaci, podali błędne informacje, jakie ma skille, bo tutaj się tworzy własną postać, to nie tak, że się odbokowuje bohaterów, więc cała klasa jest, co ta postać może robić w danej klasie, więc to. A trzecia sprawa była taka, że siedli i zaczęli to prezentować, widać Bo, że nie umieją tym grać i siedzieli 10 minut nie odzywając się, nie tak, że siedzą, gadają, że a widzicie, to możecie tu zrobić, a tu o to mnie nie wyszło, okej, okay, ale patrzcie teraz, teraz mi wyjdzie nie. Tylko siedzieli i sobie grali przez 10 minut, nie odzywając się i to było streamowane. I to była prezentacja do nowej aktualizacji, więc Blue Protocol miał się bardzo słabo, głównie ze względu na to, że twórcy nie ogarniali. To przykre, smutne, ale twórcy nie ogarniali, więc banowali graczy spoza Japonii. Tych z Europy czy z Ameryki, którzy chcieli grać w Blue Protocol i nie mogli się doczekać, że no, nie mogą grać w wersję amazonową cenzurowaną, więc przez VPN-a lecieli w Japonii i byli za to banowani. A potem Bandai Namco płakało, że nikt nie gra w Blue Protocola. A jakby nie banowali graczy z zachodu, no to grali by, więc hurdur dur, dur Jest cała masa problemów i na koniec zgadnij to okazał się winny. MiHoYo! <noise> nie, nabijam się. Trolle internetowe zaczęły podburzać społeczność, że to jest wina hojo. Nie wiem, jaka jest logika za tym stojąca, bo nie było żadnego połączenia między jednym a drugim. Poza tym, że te gry konkurowałyby ze sobą mniej lub bardziej bezpośrednio na samym początku. Bardziej stofem, ale ze względu na stylówkę, troszkę jednak Genshin. Te głosy, które się pojawiają, to są po prostu trolle internetowe, które próbują zbejtować społeczność Twitterową do interakcji, do, 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 do ruszania się, więc jest jaki jest. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Z mojej perspektywy bardzo przykre. Czekałem na blu protokola chciałem zagrać, ale od dłuższego czasu miałem informację, że ta gra na becie jest po prostu posysająca, że to jest słaba gierka, że gra wygląda na dzień dobry nieźle i pierwsze kilkanaście minut grania jest bardzo przyjemne, ale no, gadaliśmy o tym w 2020-2021, że ta gra za moment powinna wyjść i będzie dobrze. Jest 2024 i jest informacja o zamknięciu wszystkich serwerów i do widzenia. Więc niestety z tej perspektywy za dobrze nie będzie. Pamiętajcie ludziska, że mamy nowy konkurs błogosławieństwo nocnej duszy. Zapraszam do wspólnej zabawy. Wszelkie informacje znajdziecie na Discordzie dzisiejszej miejscówki. No, trudno wywołać kogokolwiek pod tablicę, bo nie ma żadnej, bo wizu po prostu leciał i ogarniał, więc nie ogarniał bardzo. Pamiętajcie, że wciąż trwa daily check-in web event i jeżeli odhaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 28, a w nim te szmaty z expem, no i mora będzie przez najbliższe 3 dni, a dnia 4, jeżeli dobrze rozumiem, tu powinien doskoczyć jeszcze jeden pasek do odklikiwania z primogemami z całą resztą, który jest Związany z tym, że jest to aktualizacja i miesiąc urodzinowy, więc we wrześniu powinien nam doskoczyć pasek urodzinowy u góry. Tam będzie jeszcze 60 primogemów, jeżeli nic się od wcześniejszych beta testów nie zmieni systemem Daily checking, Więc powinno być. Oczywiście w onkaju sterailu również mamy tutaj szmaty z Expem, więc idziemy w tym kierunku. I nie zapomnijcie wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, sprawdzić, jak długi cooldown. Pozostał wam na transformer, transformerze. Nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić, ale wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Zostając z okazji chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym, wasze wsparcie jest nieocenione, więc liś magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą, lisi arcy mogowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osą, lisi twitcher nauci, wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osą i na twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się nadarzyć na dniach, no codziennie. O godzinie plus minus 12 będę się odpalał ze streamem, chociaż dzisiaj powinno być wcześniej. Znaczy, wczoraj. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Dajcie znać, jak Wam się podoba Natlan. Widzimy się na następnym odcinku. Miłego, do następnego. Niech dobre jedzonko będzie z Wami i niech Bożek RNG Wam sprzyja. Hej! No so let's not call it that. Chyba powinienem to kawałek przeklikać, nie? Chyba powinienem to przeklikać.